Pisanka to ogólna, zwyczajowa nazwa jaja zdobionego różnymi technikami. Zwyczaj malowania jaj narodził się w Persji, co może potwierdzać jedną z teorii pochodzenia Słowian. Jeśli natomiast chodzi o ziemie polskie, najstarsze pisanki pochodzące z końca X wieku odnaleziono podczas wykopalisk archeologicznych na opolskiej wyspie Ostrówek, gdzie odkryto pozostałości grodu słowiańskiego. Proszę pana, czym jest pisanka? Czym jest pisanka? Pisanka jest pisanym, opisanym, malowanym jajkiem. Natomiast samo jajko w kulturze polskiej, nie tylko w polskiej, w ogóle na całym świecie ma bardzo szeroką biografię symboliczną i pełni bardzo istotne funkcje we wszystkich kulturach świata. W naszej szerokości geograficznej w Europie, ale w ogóle w całej Eurazji, jajko określa się jako pewnego typu wyobrażenie wszechświata, jako imago mundi, czyli coś właśnie, co wszechświat w sobie mieści. Byłoby wykorzystywane również nie tylko w celach spożywczych, przede wszystkim w różnego typu obrzędowości magicznej. Czym jest pisanka? Pisanka, jajko pomalowane na Wielkanoc. A co symbolizuje pisanka? No wie pan? Święta wielkanocne. Pisanka symbolizuje odrodzenie życia. Pisanka jest jajkiem wielkanocnym. A co symbolizuje? Jajko symbolizuje nowe życie. Jaja są używane w obrzędowości i symbolice różnych kultur oraz jako elementy dekoracyjne. Jajo stało się symbolem odradzającego się życia i jest elementem mitów kosmogenicznych w większości kultur świata. W chrześcijaństwie wiązane jest z motywem zmartwychwstania Chrystusa i symbolizuje nadzieję na życie wieczne. W motywach zdobniczych ukryta była bogata symbolika. Elementy solarne odwoływały się do takich wartości jak odrodzenie i wieczność. Proszę pana, a skąd wywodzą się pisanki? Od kiedy ludzie zaczęli malować na skorupie jaj? Zwyczaj ozdabiania jajek i wykorzystywania ich jednocześnie do różnego typu praktyk magicznych, kultowych jest niesamowicie stary. A ozdabianie jaj było znane w wielu kulturach już długo przed naszą erą, zarówno w kulturze egipskiej czy w kulturze chińskiej. Zresztą te tradycje na przykład w Chinach cały czas są aktualne, czyli ta ciągłość tradycji ozdabiania jajek ma dobrych kilka tysięcy lat. Co symbolizuje takie jajko wielkanocne? Życie nowe pewnie, tak, życie. I dla mnie to jest jakby symbol święta, symbol czegoś, co daje nam przyjemność, sprawia nam przyjemność. Prawdę mówiąc, to chyba tradycja jakaś tam, zawsze tam przyjemnie mieć na stole. Ładną tradycją, kolorową, sympatyczną. A co symbolizują pisanki? Tak jak jajka wielkanocne, wiadomo, że to odrodzenie, coś nowego, jakaś nadzieja. Nie tylko w ornamentyce, ale i w barwach znajduje się wiele symboli. Czerwień i biel oddają cześć domowym duchom opiekuńczym, a biel i czerń – duchom ziemi. Zieleń nawiązuje do odrodzenia przyrody i miłości, która wraz z rodzinnym szczęściem ukryta jest w brązie. Dominującą barwą pisanki w kulturze chrześcijańskiej była czerwień. Na czerwono barwili jaja chrześcijanie pierwszych wieków w Armenii, w Austrii, do I wojny światowej włącznie, a w kościele prawosławnym to do dziś tradycyjny kolor pisanki. A jeżeli chodzi o powstawanie pisanek, jakich farb kiedyś używano? Czy to były jakieś barwniki? Jak to jest obecnie? Niegdyś pisanki farbowano barwnikami naturalnymi. Do tej pory używa się chociażby łupin cebuli. Jajka zdobiono niegdyś bardzo często metodą batikową, czyli właśnie pisano na nich, używano do tego urządzenia. Był to taki metalowy lejek, do którego wkładano wosk. Podgrzewano taki lejek, wosk się rozpuszczał i można było za pomocą niego nanosić różnego typu ornamenty na pisankę. A malowała pani kiedyś pisanki? Znaczy ja głównie skrobałam, czyli w cebuli takie się gotuje w cebuli, są brązowe i potem się skrobia żyletką. Tak, kiedyś tak, malowałam, a teraz raczej z mężem staramy się takie kalkomanie naklejać. Już kupne takie. W przedszkolu pamiętam, to już było lata temu. Oklejaliśmy skorupki jajek wstążeczkami różnokolorowymi.
Owszem, jak dzieci były małe, to bawiliśmy się. A proszę pani, czy dostaje pani czasami pisanki w prezencie na Wielkanoc? No tak, owszem, jest taki zwyczaj, że się wymieniają ludzie pisankami, ale w zasadzie chyba odchodzi to w niepamięć już w tej chwili. Z chaosu wyłoniło się olbrzymie jajo, z którego wykluł się świat. To jeden z najstarszych i najbardziej popularnych symboli. W wyobrażeniach wielu ludów wszechświat był monstrualnym jajem, które uformował wszechmogący i niewidzialny Bóg. Jajo pojawia się również w mitach śródziemnomorskich, oznaczając nieboskłon, na który składa się 7 sfer. Zmienione przez noc jajo wydało Erosa. Z jaja powstała ziemia, ze skorupy niebo. Proszę pana, a jakie były magiczne praktyki związane z jajem? Były bardzo różne. Szczególnie jajka wykorzystywano w zamawianiu chorób, czyli w różnego typu praktykach leczniczych, ale o zabarwieniu magicznych. I do tej pory się to robi, szczególnie na Białostocczyźnie. Za pomocą jajka można było na przykład wyciągać chorobę. Zazwyczaj przetaczano jajko po ciele pacjenta. Wierzono w to, że choroba zostaje uwięziona w jajku. Potem takie jajko trzeba było wynieść, zazwyczaj na rozstaje dróg i rozbić. Czym jest pisanka dla pani? Świątecznym synonimem Wielkanocy, tylko i wyłącznie. Proszę pana, dla mnie pisanka jest pewnego rodzaju wspomnieniem sprzed lat, jeśli chodzi o tradycję polską. Pisanka wiąże się z wielkanocnymi świętami. A u pana w domu też malowało się pisanki? Tak. No, skórka z cebuli i jajka gotowane. W zależności od techniki zdobienia, świąteczne jajka mają różne nazwy. Kraszanki, zwane też malowankami lub byczkami, powstają przez gotowanie jajka w barwnym wywarze. Pisanki mają różnobarwne desenie. Powstają przez rysowanie, dawniej pisanie na skorupce gorącym, roztopionym woskiem, a następnie zanurzenie jajka w barwniku. Oklejanki, inaczej naklejanki, przyozdobione są sitowiem, płatkami bzu, skrawkami kolorowego błyszczącego papieru czy tkanin. Nalepianki powstają przez ozdobienie skorupki jajka różnobarwnymi wycinkami z papieru. Proszę pana, czy obecna Wielkanoc mogłaby istnieć bez tradycyjnych pisanek? Czy nasz stół wielkanocny byłby taki bogaty, gdyby nie było tych pisanek? Myślę, że mogłaby istnieć bez pisanek, natomiast zobaczymy w przyszłości, czy tak będzie. Jajko jest tak silnie związane z czasem wiosennego świętowania, że faktycznie trudno sobie wyobrazić Wielkanoc bez tych pisanek. Było to również związane z tym, że nasi przodkowie na Przednówku zazwyczaj cierpieli głód. Jeszcze w XIX wieku na wsi to był najgorszy okres. I pierwszym świeżym pokarmem bardzo często były jaja ptaków dzikich, które zbierano na polach, na przykład jajaczajek lub gęsi. A proszę pana, czy u pana w domu również malowało się pisanki? Tak. Jak dzieci były małe. A pani osobiście czy maluje pisanki? Nie, proszę pana, niestety nie. A dzielenie się jajkiem na Wielkanoc, czy ta tradycja jeszcze przetrwała, czy już nie? Tak, tak. To jest taka, tak jak na Boże Narodzenie opłatkiem się dzielimy, tak jajkiem się dzielimy na Wielkanoc. Z nadzieją, że będzie lepiej, z nadzieją, że wiosna nas odrodzi.